co to jest za drużyna, co w piłkę fajnie gra. Miód Malina, oczywiście Arka Gdynia. Widać pracę Zbigniewa Smułki, jeżeli ktoś nie oglądał meczu Gdynia z Wisłą Kraków rozegrywanego w poniedziałek, to polecam nawet z odtworzenia. Naprawdę to była najlepsza reklama polskiej ekstraklasy od dawna. To nie był mecz, to było meczycho, którego spodziewam się również, co najmniej z taką intensywnością, z taką liczbą strzałów przekraczającą nawet 50 w starciu z Jagiellonią Białystok. Oczywiście jeśli chodzi o wicemistrzów Polski, to oni nie są czempionami, jeśli chodzi o grę przed własną publicznością, ale na pewno poniżej pewnego poziomu nie schodzą. No i muszą zacząć wykorzystywać atut własnego boiska, żeby liczyć się w walce o tytuł mistrza. Nie wyobrażam sobie, żeby celem Jagiellonii było w tym momencie jakiekolwiek inne miejsce na podium. Na pudle już klub zarządzany przez Cezarego Kulesze stawał, natomiast najwyższego trofeum nie zgarnął. Myślę, że tak jak twierdził Michał Probierz, były trener Jagiellonii, białostoczanie właśnie rywalizują o tytuł mistrza Polski, natomiast spodziewam się, że Arka mocno to utrudni. Smułko to jest taka perełka wyciągnięta z pierwszej ligi. Naprawdę fajnie zbilansował, fajnie poukładał zespół. Arka gra bardzo przytomną piłkę, taką dla oka, a jednocześnie skuteczną, efektowną. Rzadkie połączenie w ekstraklasie. Oczywiście gdynianie walczą o miejsce w czołowej ósemce, ale jeżeli będą tak napędzeni jak w spotkaniu z Wisłą, to myślę, że spokojnie dadzą radę, a grającym u bukmacherów podpowiadam, że tutaj można spokojnie szukać niespodzianki. Dwójka jest jak najbardziej wskazana.